Omawiając paramitę medytacji, mówiliśmy o tym, że kiedy praktykujący stwierdza, iż ta czy inna emocja, to czy inne emocjonalne skłamienie umysłu jest dominujące, najsilniejsze, to stosownie do tego powinien zastosować odpowiednie antidotum, czyli medytować na wzbudzanie i podtrzymywanie w swoim umyśle takich właściwości, które są przeciwieństwem tych negatywnych skłonności. Tak jak przykładowo przypomnę, antidotum na gniew jest rozwijanie w sobie dobroci i tak dalej. I omawiając to, pominęliśmy jedno z tych uczuć, którym jest tempota czy otępienie umysłu. To, co nazywamy po tybetańsku timuk, często to ja. Tak. Często to, co nazywamy otępieniem umysłu, często jest tłumaczone w naszych tekstach, szczególnie tych sprzed wielu lat, jako głupota. Nie oddaje to dokładnie znaczenia tego uczucia czy tego stanu umysłu. Ostatnio próbujemy tłumaczyć go jako otępienie, ale to też nie oddaje całego zakresu znaczeniowego, bo timuk rozciąga się od takich silnych stanów, które można bez wątpienia zaliczyć do emocjonalnych stanów, jak kiedy ktoś na przykład wpada w jakąś zupełnie zaskakującą, nieprzewidzianą sytuację, po prostu nie rozumiem, nie wiem co zrobić. Ten rodzaj umysłu, który mógł, brak klarowności, może nawet związane jest trochę z przerażeniem, z niemożnością podjęcia decyzji, to jest również timuk, taki, można powiedzieć, emocjonalny aspekt tego, co nazywamy timuk. A czasami to samo uczucie, kiedy jest mniej intensywne, może się przejawiać jako takie po prostu otępienie. Tak siedzimy, ani nie jesteśmy rozproszeni, ani nie ma klarownego myślenia, tylko takie tępe, nie jest takie... To też jest timuk. A kiedy na przykład jesteśmy w czasie głębokiego snu bez marzeń sennych, to wtedy to uczucie całkowicie owładnęło wszystkimi aktywnościami umysłu. Dlatego nie przejawiają się, nie doświadczamy żadnych snów, nie ma żadnych innych stanów. Umysł jakby całkowicie pokryty właśnie tym doświadczeniem timuk. Ten moment przed zaśnięciem taki? Przed zaśnięciem też taka ospałość, to też jest pewien aspekt timuk. Czyli brak klarowności, brak jasności. Wiecie co piszecie? Może by światło przytrzyknąć, będzie wam lepiej? Powiedziano jest, że jeżeli ktoś stwierdza, że taki otępiały stan umysłu, na przykład siadamy do medytacji i od razu nam się chce spać i brak jasności, klarowności, kiedy taki stan jest dominujący, to wówczas dobrze jest obrać za obiekt medytacji 12 ogniw, obrać jako obiekt medytacji współzależne powstawanie. I znowu będzie to taka analityczna medytacja. Rozmyślamy nad czymś, a to rozmyślanie pozwala nam rozproszyć właśnie taki otępiały stan umysłu. Mam pytanie, znaczy nie 12 ogniw, znaczy jaka jest różnica między współzależnymi? Zaraz się pokażę. Dlatego, że są tutaj dwa sposoby rozważania, czy dwa aspekty współzależnego uwarunkowania. Ogólnie mówiąc, mamy dwa sposoby rozważania, czy też dwa aspekty rozważania współzależnego uwarunkowania. Pierwsze to jest współzależne uwarunkowanie samsary, które jest kontemplowane w tak zwanym porządku prostym. W porządku prostym to znaczy od 1 do 12, później się to wyjaśni, co znaczy w porządku prostym. Oraz współzależne uwarunkowanie nirwany, rozważane w porządku odwrotnym, i od ostatniego do pierwszego. I teraz co do tego pierwszego, współzależne uwarunkowanie samsary, ono jest rozważane na dwa stopnie. Najpierw współzależne uwarunkowanie przyczyn, drugi rodzaj to jest współzależne uwarunkowanie związane z warunkami. Pierwszy jest przyczyn, drugie z warunkami. Ja przestrzegałem. Temat będzie trochę trudniejszy, trochę trzeba będzie intelekt dzisiaj wysilić. Kiedy pierwszy raz Budda wyjaśnił Anandzie nauki o 12 stopniach współzależnego uwarunkowania,
mówiłem to już, ale powtórzę teraz jeszcze raz, że Ananda powiedział wtedy w takim odruchu podzięki: dziękuję Buddo, wspaniale, że mi to wyjaśniłeś, teraz zrozumiałem, niezwykle głęboka jest ta nauka. Na to Budda skarcił Anandę, mówiąc: słuchaj, nigdy, dopóki nie osiągniesz pełnego stanu Buddy, nigdy nie powinieneś sądzić, że zrozumiałeś współzależne uwarunkowanie. Jest to tak głęboka nauka, że ciągle i ciągle będziesz rozumiał coraz więcej i tylko w pełni przebudzony Budda całkowicie rozumie nauki o współzależnym uwarunkowaniu. Więc nie zdziwmy się, że jeżeli dzisiaj na przykład nie załapiemy do końca, a przynajmniej zrozumiemy ogólnie, o co w tym chodzi, to już będzie wystarczające. Krok po kroku, ileś razy będziemy słyszeć te same nauki, spoglądasz na nie z różnych punktów widzenia i nasze zrozumienie będzie się pogłębiać. Ale de facto jest to bardzo istotna nauka, bo ta nauka o współzależnym uwarunkowaniu, ona właśnie wyjaśnia, w jaki sposób rozgrywa się to, co nazywamy samsarą. Często ludzie pytają, skąd się wzięła samsara, często ludzie pytają, od kiedy jest samsara. Odpowiedzi na te pytania są właśnie w naukach o współzależnym uwarunkowaniu, w których widać, że dzieje się tak od zawsze i dlaczego tak się dzieje, jakie są przyczyny i warunki. Więc to współzależne uwarunkowanie samsary w porządku prostym należy rozumieć w ten sposób. Pokazane jest, co jest, skąd się bierze, co jest pierwsze, skąd pochodzi drugi warunek, trzeci, czwarta przyczyna. Otóż pierwszym elementem, który się tutaj wyjaśnia, jest niewiedza. Lubicie sanskryt tybetański? Wszystko. Okay. Po tybetańsku marikpa, w sanskrycie avidya, po naszemu niewiedza. Na czym polega niewiedza? Można to rozważać na bardzo różne sposoby, przedstawiać w bardzo różny sposób. Ale powiem, przyjmując założenie, że podstawowy pogląd Madhyamiki, podstawowy pogląd na naturę umysłu, podstawowy pogląd na pustą naturę zjawisk, że już posiadamy. Jeśli ktoś nie zna, no, w przyszłości będzie się dowiadywał więcej. Otóż z tych nauk wynika, że natura umysłu jest pusta. Naturą umysłu jest pustka. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli spoglądamy na umysł, jeżeli poszukujemy umysłu, to musimy stwierdzić, czy zauważymy, że umysł nie ma określonego kształtu, nie ma koloru, nie ma smaku, nie ma zapachu, nie znajduje się w tym czy w innym miejscu. Nie można mu przypisać żadnych cech. Umysł jest w stanie postrzegać kształty, smaki, kolory, zapachy. To wszystko są obiekty, które postrzega, ale sam postrzegający jest pozbawiony wszelkich charakterystyk. Dlatego używamy określenia, że jest pusty. Żeby to nieco przybliżyć, wyobraźmy sobie taką sytuację jak sen. Chociażby można przyśnić coś takiego, jak, czego doświadczamy teraz tutaj na jawie. Można przyśnić, że siedzimy w jakimś pomieszczeniu, że w tym pomieszczeniu znajduje się iluś ludzi. Gdybyśmy w obrębie tego snu rozpoznali, że jest to sen i szukali, kto śni, kim jest ten śniący, to zauważymy, że nie jest on ani tymi przyśnionymi obiektami, które postrzegamy przyśnionym okiem, dźwiękami, które słyszymy przyśnionym uchem, że nie jest on przyśnionymi myślami, że nie jestem przyśnionym ja, ten, który śni to wszystko, nie ma żadnej z cech, które postrzega we śnie. Nie ma kształtu, smaku, koloru, zapachu. Nie można powiedzieć, że śniący umysł jest w tym miejscu snu albo w tamtym miejscu snu. To wszystko się rozgrywa w umyśle, cokolwiek się przyśni, ale sam śniący umysł nie ma żadnej z cech, które możemy przyśnić. I dlatego używamy tego określenia, że umysł jest pusty. Ale powiedzieć, że umysł jest pusty, to jest nie więcej niż połowa, albo może nawet mniej niż połowa. Bo pusty to nie znaczy, że jest nieistniejący. W końcu umysł ma tę cechę, że w nim pojawiają się przyśnione zjawiska, przyśnione kształty, smaki, zapachy i tak dalej. W końcu umysł ma tę cechę, że postrzega to wszystko, że czuje się radosny, że czuje się smutny. To wszystko też jest funkcją umysłu, więc nie można powiedzieć, że umysł nie istnieje. I w tym sensie też to, że umysł doświadcza tych wszystkich zjawisk, że jest w stanie wyprojektować przyśnioną rzeczywistość. Przyśnić sobie te ściany, lampę,